ja wybieram się na targi poznańskie. W dniu dzisiejszym i jutrzejszym odbywają się tam targi Look and Beauty Vision. Są to targi kosmetyczne, połączone z targami fryzjerskimi. W dniu dzisiejszym, w sobotę, organizowany jest również Blog Beauty Day. Jest to takie spotkanie dla blogerów urodowych, gdzie możemy się spotkać, porozmawiać i razem obejść całe targi. Jest to taka część zorganizowana, dlatego ja już nie mogę się doczekać. Już byłam w zeszłym roku i czekałam z niecierpliwością na kolejny rok. Targi są przeogromne i jest tam naprawdę wszystko. Dlatego chciałabym Was zabrać razem ze sobą, żeby Wam pokazać te wszystkie wspaniałości. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Wstęp nagrywam w trochę słabym miejscu. Chciałam nagrać coś po drodze, ale niestety jest tak ogromny wiatr, że nic nie byłoby słychać. Dlatego nagrałam coś tutaj na szybko, żebyście wiedziały, o co chodzi. No i pakuję się i idziemy. Słuchajcie, pogoda jest naprawdę mało atrakcyjna, ale ja jestem tak podekscytowana wydarzeniem, że mi już jest wszystko bez różnicy. Zobaczcie, już z daleka widać, gdzie są targi, nie ma problemu ze znalezieniem wejścia. Jak widzicie, kolejki są ogromne, jest mnóstwo dziewczyn, zdarzają się też panowie. Już za chwilkę otwierają kasy, a ja czekam za koleżankami. I teraz już razem wchodzimy do środka. Jak widzicie, targi to jest ogromna hala i to nie jest wszystko. Widzicie tylko jedną małą część, później pokażę się zdjęcie z góry i zobaczycie całość. Blog Beauty Day zaczyna się o 12:00, więc mamy 2 godziny, aby samodzielnie pospacerować odrobinę po stoiskach. Jednym z stanowisk, które wybrałyśmy, był Semilac, ponieważ jest to największe stanowisko na targu, ma mnóstwo różnych atrakcji i chciałyśmy trochę tutaj popatrzeć, co dla nas przygotowali. Możecie zobaczyć nowość, którą wprowadzili, czyli topy kameleony. Semilac zorganizował fajną grę i zobaczcie, można wybrać fajne rzeczy. Oczywiście my skupiłyśmy się bardziej na tej części paznokciowej i teraz przechodzimy do kolejnych stanowisk. Ja spory czas stałam w kolejce w Indigo, dlatego że była promocja 3 produkty w cenie 2. Jak wiecie, jest to bardzo duża oszczędność cenowa. Tym bardziej, że miałam w planach kupić zapas bazy proteinowej oraz top. Targi obfitują również sporą ilość stanowisk z takimi pierdołkami, gdzie są chyba wszystkie możliwe ozdoby. Szybki rzut okiem na jeden z pawilonów z góry, możecie zobaczyć, jak to wygląda, i przechodzimy do Blog Beauty Day. Wszystko rozpoczęło się w małej salce VIP, gdzie miałyśmy okazję poznać organizatorki i spotkać się ze sobą razem i ruszamy w podróż po stanowiskach. Zaczynamy od Silker, który przygotował dla nas takie świetne pudełeczko, którego zawartość możecie zobaczyć w holu. Kolernia marka Away o produktach do włosów na bazie naturalnych składników. Zaczęłyśmy od części fryzjerskiej, dlatego teraz przechodzimy do marki Loton, która też ma produkty do włosów, ale również do skóry. I tak podążamy za naszą chorągiewką Blog Beauty Day dalej. Powiem Wam, że w tłum jest bardzo łatwo się zgubić, dlatego ta chorągiewka bardzo ułatwia nam odnalezienie się. Możecie zobaczyć teraz kilka kolejnych marek fryzjerskich, które miałyśmy okazję odwiedzić. W większości są to kosmetyki profesjonalne, niedostępne normalnie w sprzedaży, a tu pan, którego powinniście kojarzyć z telewizji. Na każdym stoisku miałyśmy opowiedziane odrobinę o marce, o produktach, dlatego jest to spora dawka wiedzy skondensowana w maksymalnie krótkim czasie. Na targach można spotkać wiele różnych osobistości i jeżeli tylko ktoś miał ochotę, można sobie było z tymi osobami zrobić zdjęcie. Opuszczamy fryzjerski pawilon i przechodzimy do części, w której znajdują się kosmetyki kolorowe i kosmetyki do pielęgnacji. Tu już w zeszłym roku poznałam sporo fajnych produktów, w tym roku również odkryłam pewne nowości. Silveco jest jedną z tych marek, które pokochałam już w zeszłym roku i w tym roku przyniosłam do domu kolejną dawkę nowości.
W tej części zawsze sama nie wiem, gdzie patrzeć. Na każdym kroku możecie zobaczyć setki buteleczek, lakierów, zarówno zwykłych, jak i hybrydowych i wszystkie możliwe ozdoby do paznokci. Kosmetyki kolorowe marki Maximo bardzo mnie zaintrygowały, szczególnie spodobały mi się ich sypkie cienie, mają naprawdę piękne kolory i świetnie się błyszczą, chociaż oczywiście spojrzałam też na lakiery. Równie pozytywnie zaskoczyła mnie marka NES i teraz dajcie mi znać, czy macie ochotę, żebym przetestowała dla Was kilka lakierów tej firmy. NES wypuściło swoją kolekcję razem w współpracy z Cleo, którą możecie zobaczyć tutaj na wideo, ale oferuje również mnóstwo pięknych, błyszczących pyłków. Wszędzie pojawiły się również te neonowe piegi, na które sama się właśnie czaję. Natural Lashes opowiedziały nam troszkę na temat sztucznych rzęs. Słuchajcie, ja sama rzadko je przystosuję, ale może czas to zmienić. Oczywiście wspólne paznokciowe zdjęcie nie mogło go zabraknąć. Na tym skończyła się zorganizowana część Blog Beauty Day. Skoczyłyśmy na szybki poczęstunek i dalej ruszyłam już sama po stanowiskach. Oczywiście odwiedziłam markę Victoria Even, którą obecnie bardzo lubię i sięgnęłam po kilka nowości do nich. Około godziny 17 skończyłam zwiedzanie targów. To jest troszkę ciężkie, tym bardziej gdy nosi się ze sobą taki zestaw toreb. Okej, dziewczyny, a więc ja już jestem po targach. Jestem naprawdę bardzo zmęczona. Przez całe 7 godzin niemalże chodziłam, ale kupiłam wszystko to, co chciałam. Blog Beauty Day, jak zawsze, świetnie zorganizowane. Bardzo dużo nowości, nowych firm poznałam, nowe produkty, dlatego na pewno w najbliższym czasie możecie się spodziewać bardzo dużej ilości recenzji. I zaraz Wam pokażę, ile mam tych wszystkich toreb. Więc widzicie, że tych toreb jest naprawdę mnóstwo i dajcie mi koniecznie znać, czy macie ochotę na taki haul zbiorczy tego wszystkiego, co z targów przywiozłam, dostałam, kupiłam. Tego jest naprawdę sporo i myślę, że taki filmik no trochę by zajął, ale na pewno byłby ciekawy, bo pokazywałby bardzo różne produkty. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że będziemy miały okazję spotkać się kiedyś na targach i że przekonałam Was do tego wydarzenia. Cześć!